Poranna rozmowa, Radia Opole. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie pana redaktora, witam szanownych radiosłuchaczy. Panie dyrektorze, co można zrobić, co trzeba zrobić, żeby ceny żywności nie rosły? No, trzeba przede wszystkim przyznać, że sytuację mamy niezwykle trudną i wynika ona z czynników niezależnych od nas. Widzimy, co się dzieje na rynkach światowych, ale rząd polski, Ministerstwo Rolnictwa i wszelkie instytucje działają w ten sposób, aby właśnie te ceny jak najbardziej zminimalizować. I tutaj już szereg przedsięwzięć zostało zrealizowanych. Wszystkie mechanizmy, które były uruchomione, miały wpływ na to, aby te ceny były jak najniższe, choćby dopłaty do nawozów. To jest polska ewenementem w skali nie tylko Unii Europejskiej, która właśnie to wsparcie wobec wysokich cen surowców zastosowała i to miało wpływ na rolnictwo i na ceny również ostateczne, ale kładziemy bardzo mocny nacisk, rząd kładzie bardzo mocny nacisk na rolniczy handel detaliczny. Zwiększono bardzo istotnie do 100 tysięcy złotych kwotę wolną od opodatkowania dla rolników chcących Bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. Zerowy podatek na żywność, to też bardzo istotny element właśnie tego planu ograniczania. Cen żywności, no to bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne, to bardzo mocno wybrzmiało w przysusze podczas konferencji rolnej właśnie w niedzielę. I to są te elementy, które już były realizowane, ale szereg innych, które będą też wzmacniały to bezpieczeństwo żywnościowe, nie mniej ważne niż militarne, nie mniej ważne niż energetyczne. No właśnie, bo jakby tutaj kwintesencją problemu jest po prostu wzrost kosztów produkcji rolnej również, bo to jest przede wszystkim. Wzrost kosztów różnego rodzaju paliw, nośników energii które też uderzają w rolników. Czy tak, można jakiś, tak jest. I tu kolejny, kolejny element, jeśli mówimy o paliwach, to też jakby czynnik zewnętrzny, widzimy co się dzieje na rynku właśnie paliw, ale dopłata do paliwa wzrośnie o 20%, zgodnie z zapowiedzią pana ministra, wicepremiera Henryka Kowalczyka. I właśnie tam, gdzie jest produkowana ta żywność, tam, gdzie ona będzie, miejmy nadzieję, przetwarzana również, bo przetwórstwo też będzie bardzo mocno tutaj wspierane, będzie mogła powstawać jak, po jak najniższych kosztach, ale również sprzedawana, no bo jeżeli rolnik do 100 tysięcy złotych, gdzie będą zniesione limity możliwości sprzedaży, gdzie będą udostępniane nowe możliwości, czyli właśnie bezpłatne, bezpłatne miejsca, tak, sprzedaży tej żywności, to wpłynie bezpośrednio, nie będą tutaj spekulanci, nie będą tutaj pośrednicy decydowali o tym, jakie są ceny, ale również taki dobrze rozumiany interwencjonizm, Państwa, bardzo potrzebny w tych takich strategicznych obszarach, właśnie również bezpieczeństwa żywnościowego. Czyli tutaj, jeśli chodzi o grupę, właśnie spożywczą, polską grupę spożywczą, to już się dzieje, która będzie właśnie tą żywność też właśnie i magazynowała, i obrotem tej żywności się zajmowała. Rolnicy będą mogli z tego korzystać. Te centra dystrybucyjne, które mają powstać, właśnie ten interwencjonizm państwa też jest. Potrzebny właśnie, żeby regulować te ceny. Oczywiście, są czynniki, które których nie przeskoczymy. tak? Natomiast wszystkie działania, które możliwe są do wykonania, są podejmowane. No, z punktu widzenia rolnika, taka sytuacja, gdy może sprzedać bezpośrednio, bez pośredników swoje produkty, jest chyba sytuacją no, idealną. Tylko pytanie jest oczywiście takie, czy on po pierwsze będzie miał czas, czy będzie miał chęć. Pan widził u polskich rolników na przykład taką, takie zainteresowanie tym, żeby sprzedawać bezpośrednio. Przede wszystkim tak. Mamy 97% w skali polskich gospodarstw poniżej 50%. 10 hektarów. Właśnie to, te małe gospodarstwa są wciąż siłą, ogromną siłą tego sektora rolnego, dla którego naprawdę bardzo korzystne zmiany są zapowiadane w ramach też kodeksu rolnego i te gospodarstwa małe są w stanie bezpośrednio, to jest ze wszechmiar korzystne, zarówno dla konsumentów, jak i właśnie dla producentów, przetworzyć też tą żywność i ją dobrze sprzedać. Oczywiście też są duże gospodarstwa, które specjalizują się właśnie tutaj w, w tej swojej działalności produkcyjnej. Natomiast ta drobna, ten, ten detaliczny handel też ma bardzo istotne znaczenie. A proszę powiedzieć, czym się ma zajmować Rzecznik Rolników? No to ma być niewielka instytucja, ale instytucja skuteczna, która będzie reprezentowała zgodnie właśnie z zapowiedzią, które, z zapowiedziami, które padły również w przysusze, rzecznik, który będzie reprezentował interesy rolników. Jest mnóstwo sytuacji, w których Rolnik musi dowodzić również przed sądami, że ma rację, że ma prawo gospodarować. Są pewne spory i sąsiedzkie, i pomiędzy instytucjami, gdzie, gdzie rolnik ma ograniczoną swobodę działania. Ideą jest, aby ta swoboda działania była jak największa, aby te prawa rolnika, właśnie określone w kodeksie rolnym, który powstanie, były tak dookreślone, aby rolnik mógł zająć się właśnie produkcją, a nie różnymi kwestiami administracyjnymi, właśnie w sposób systemowy ma rozwiązywać takie sprawy ta instytucja, ten rzecznik właśnie, który, który będzie te interesy reprezentował i ich bronił. Bo różne branże mają swoich rzeczników, na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa, mają podatnicy bodajże, chyba też mają nawet, tak więc jest to jakby dopisanie do, do, do tego Zgadza katalogu. Zgadza się, a tutaj pozycji. mamy bardzo, bardzo dużą grupę społeczną i bardzo istotny sektor gospodarczy podarczy właśnie rolnictwo i musi być godnie Aha. i dobrze reprezentowany. Pan wspomniał o kodeksie rolnym. To jakaś też. tak o. tutaj to ma być taki spójny bardzo kompleksowy zbiór rozwiązań i zbiór takich zasad, które będą oczywiście bardzo korzystne dla rolników, właśnie regulujące całą kwestię produkcji rolnej, ich obrotowi, tak, więc wszystkich tych kwestii, które się odbywają na wsi, ale mamy też do czynienia z sytuacjami, kiedy właśnie pojawiają się na przykład osoby z miasta na wsi, tak, i chcą niemożliwić rolnikowi poniekąd możliwość uprawiania ziemi. To jest bardzo specyficzna praca, często wykonywana w porach nocnych i rolnik nie może mieć ograniczonych tych możliwości. Rolnik ma prawo działać w każdy, o każdej porze Czyli kiedy na tylko po 22. ma. Załóżmy tak, to jest właśnie ta, ta kwestia, która będzie również uregulowana i raz na zawsze rozwiązana, żeby rolnik nie miał ograniczeń w możliwościach swojej ale to jest czasami zarzewie konfliktów różnego rodzaju sąsiedzkich z tymi, tak, którzy ale... nie prowadzą działalność rolną. Tu trzeba się spodziewać, jeżeli sprowadzamy się na wieś, to właśnie te obszary są jakby obarczone tym ryzykiem, że właśnie będziemy mieli do czynienia z tymi, w przekonaniu tych osób, uciążliwościami, choć ja uważam, że tutaj nie, nie ma żadnych uciążliwości, bo rolnicy naprawdę prowadzą bardzo rozsądnie tą swoją działalność i tutaj no, nie mogą być w żaden sposób ograniczani. No, zresztą nawet tutaj w Opolu czasami czujemy. Tak jest. W powietrzu. Czy na przykład chów zwierząt, tak, tutaj na własne potrzeby, czy właśnie będą też tutaj możliwości właśnie chowu zwierząt rozwinięte? Inspekcje tylko i wyłącznie będą mogły kontrolować rolników, bo dobrostan jest biegające po podwórku, Oczywiście po To Oczywiście, to, to, to jest szalenie istotne. To jakby było ograniczane przez, przez wiele ostatnich lat jeszcze znacznie wcześniej z tym należy skończyć i to jest też właśnie to nasze bezpieczeństwo żywnościowe w takim mikroujęciu. Będzie wsparcie, kolejne wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, a że warto wspierać, to przekonaliśmy się chociażby na przykładzie pań z koła gospodyń wiejskich z Zimnej Wódki, które właśnie wygrały bitwę regionów kulinarną. Tak, bardzo się cieszymy i to jest nasza wielka duma, że po raz kolejny koła gospodyń wiejskich z naszego właśnie terenu, bo to nie pierwsze zwycięstwo, ale również i w pałacu prezydenckim podczas konkursu dla kół gospodyni wiejskich i na dożynkach właśnie krajowych, a właśnie teraz Bitwa Regionów wspaniały konkurs współorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i właśnie zimna wódka z powiatu strzeleckiego z województwa polskiego wygrała w skali kraju ten konkurs. To jest wielka duma i bardzo się cieszę. My, że tak godnie panie nas reprezentowały i tak pięknie zaprezentowały to dziedzictwo kulinarne. Czyli policzki wieprzowe z ciępka pusta. Tak miałem okazję spróbować, bo na etapie wojewódzkim właśnie byłem w komisji konkursowej i faktycznie no, fenomenalna potrawa. Wojciech Komarzyński, dyrektor Polskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest dzisiaj naszym gościem. Ciąg dalszej rozmowy na stronie www.radio.opole.pl. Panie dyrektorze, jeszcze wracając do, do pieniędzy, kwestia dopłat dla rolników. Zakończyły się wypłaty zaliczek, a teraz. Ruszyła wypłata tej głównej kwoty. Tak, płatności końcowe, przy czym te zaliczki były w bardzo istotnym stopniu wypłacone 70%, a w przypadku płatności w ramach programu obszarów, rozwoju obszarów wiejskich tych obszarowych ale właśnie z prowu to aż 85%. Teraz wypłacamy od 1 grudnia te płatności końcowe. Ta kampania, mimo tego, że mieliśmy też właśnie całą kampanię, tą nawozową, tak, ale w żaden sposób nie opóźniła, tutaj jesteśmy w terminach wyznaczonych przez Komisję Europejską i, i tutaj nie ma żadnych zagrożeń jest, jest płynność i to jest właśnie ta kwestia ale w przyszłej perspektywie finansowej bo oni też warto wspomnieć 25 miliardów złotych euro przepraszam 25 miliardów euro zostanie przekazanych tutaj rolnikom i właśnie główny filar to będą właśnie te będzie właśnie to wsparcie bezpośrednie ale wciąż będą utrzymane właśnie te programy wielkie. Inwestycyjne, yy, będzie bardzo dużo środków na retencję, yy, na rolnictwo innowacyjne. Więc tutaj wiele, wiele ciekawych rozwiązań. Mm -hmm. I te pieniądze w żaden sposób nie są zablokowane, to nie jest tak, że są. Nie, zagrożone. One, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, bo tutaj domyślam się, że pan redaktor w tym kierunku idzie, to one są finansowane w tym momencie przez Państwowy Fundusz Rozwoju, ale wnioski o płatność pójdą i ja nie wyobrażam sobie, że Unia nie wypłaci należnych polskim rolnikom środków. Mhm. Mm więc trzeba po prostu cierpliwie czekać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dyrektor Opolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Komarzyński był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Poranna rozmowa Radia Opole